Studenci i goście Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mieli niezwykłą okazję spotkać się z profesorem Leszkiem Balcerowiczem. 12 kwietnia w sali koncertowej Kopernikanum były prezes Narodowego Banku Polskiego mówił o społeczeństwie obywatelskim, wierności i problemach z funduszami emerytalnymi. Dodam tylko, że najgorsze ustawy są produkcji krajowej. Nie możemy zwalać na Unię. Najgorsze są, część tych najgorszych jest uchwalana z powołaniem się na Unię, ale to jest, nie jest całkiem prawdą. Jest debata na przykład o ustawie, na mocy której odpadki mają być zbierane na drodze zamówień przez gminy, co się wiąże z podbiciem cen. To pewnie tutaj Państwo słyszeliście. Ta ustawa została wprowadzona w życie 2 lata temu, bo to jest zmodyfikowane pod jakim państwem. Unia się tego domaga. Unia nie domaga się w takiej postaci tylko. Unia pozostawiła wybór. Ale nasi legislatorzy wybrali najbardziej restrykcyjne rozwiązanie, najbardziej kosztowne. Od polityków rozliczają obywatele. Jak źle rozliczają, to jak, jacy politycy dominują? No to ci się podlizują i ci co straszą. Społeczeństwo demokratyczne ma takich polityków, na jakie sobie w pewnym sensie zasłużyło. To nawet nie chodzi tylko o to, żeby nie było tak jak w Polsce, że gdy wybory są wolne, to głosuje mniej niż 50%. Gdy wybory były fikcyjne, głosowało powyżej 90%. Dlaczego? Bo się ludzie bali nie głosować. I ja rozumiem to. Natomiast nie bardzo rozumiem to, że jakie są wolne, to teraz się większość snubuje na opolityczność. Ale chodzi także o to, że trzeba działać pomiędzy wyborami, bo pomiędzy wyborami mogą się może dziać różne rzeczy, tak jak się dzieją na przykład tutaj. Jeżeli ludzie się zachowują w większości jak bierna masa lub są mięsem armatnim populistów, no to mają za swoje po pewnym czasie. A kto zapłaci? Czy jest taka piosenka, chyba jak on się nazywa, Ryszard Rymkowski, tak? Za błędy na górze, co tam płacą ci na dole. Proszę Państwa, ale w demokracji błędy na górze biorą się z błędów na dole. To znaczy z bierności, z popierania rozmaitych pomysłów poronionych, to w końcu się to skąd bierze. Spotkanie to odbyło się w ramach Wszechnicy Uniwersyteckiej i kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, zainicjowanej przez profesora Leszka Balcerowicza.